Żółwik postanowił, że na razie zostawi swój ziemniaczany domek i nazbiera drewna, by zbudować lepszy. Tuptał w poszukiwaniu drzew, ale nie mógł ich znaleźć, więc było mu smutno. Na szczęście miał sadzonkę i siup, drzewo! Żółwik był szczęśliwy, że posadził drzewko. Postanowił, że usiądzie i poczeka, aż urośnie. Niestety drzewko nie rosło, więc postanowił, że je podleje. Potuptał po wodę, wziął wiaderko i siup, woda nabrana. Pora wracać, więc żółwik szybko potuptał do drzewka, tup, 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 tup. Szczęśliwy żółwik wylał wodę na drzewko, ale nie urosło i był zawiedziony. Co teraz? Drzewko żółwika nadal nie urosło. Żółwik wpadł na pomysł, by zdobyć mączkę kostną. Szybko potuptał do swojego ziemniaczanego domku, by przygotować się do wyprawy. Niestety miał tylko trochę drewna, ale stworzył miecz i był gotowy. Po treningu żółwik szybko potuptał, pozbierał swój ziemniaczany domek, postanowił go odbudować przed wyruszeniem na poszukiwanie szkieleta i wziął ruszył. Hops do jaskini. Fiu, fiu. Jaskinia była pusta, żółwik postanowił, że wraca do swojego drzewka zobaczyć, czy już urosło. Szybciutko wyskoczył z jaskini i do niego potuptał. Niestety drzewko dalej nie urosło. Żółwik, czekając na drzewko, zobaczył mleczyka, a tu nagle pszczoła leci i chce mu go zabrać. Hej! Żółwik przystępuje do obrony mleczyka i leci z pszczółką. Poleciał za ocean, gdzie nigdy nie był, a pszczółka zabrała mleczyk. Żółwik postanowił, że odbije mleczyk i potuptał za pszczółką do jej ula. Zastanowił się chwilę, czy ściąć drzewo, ale postanowił najpierw zapukać. Pszczoła, wychodź. O, jak mi oddasz mleczyk, to ci dam spokój. Pszczółka oddała żółwikowi mleczyk, wziął go i szybko tuptał, by wrócić do drzewka. Żółwik nie umie pływać, co teraz? Żółwik posłuchał widzów i postanowił zrobić łódkę, by wrócić do domku. Szybko potuptał do drzew. Zabrał się za rąbanie, ale nie może sięgnąć drzewa, co robić. Żółwik posłuchał widzów i podsadził się, by zdobyć drewno. Szybko je ścił i potuptał nad wodę robić łódkę. Dzium, 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 hops, hops. Poczuł i popłynął jupi. Zmęczony podróżą żółwik powolutku tuptał do swojego ziemniaczanego domku. Po drodze sprawdził, czy drzewko już urosło. Niestety nie urosło, ale żółwik miał ze sobą sporo drewna nazbieranego na wyspie u pszczółki, więc postanowił, że przebuduje swój domek na ładniejszy, ale żeby to zrobić, najpierw musiał zniszczyć obecny domek, pozbierał jego resztki i pora na nowy. Zmartwiony żółwik nie wie, jak wyjść z domku. Pomocy. Żółwik posłuchał widzów i postanowił wykopać tunel, by wydostać się z domku. Kopał i kopał, aż wykopał. Brawa dla żółwika. Żółwik postanowił, że musi wrócić do domku i stworzyć klapki, by zakryć tunel, ale nie może się do niego dostać. Żółwik posłuchał widzów i postanowił wrócić do domku tunelem. Jak ninja wspinał się powoli do góry, kratka po kratce, aż się udało. Brawa dla żółwika. Co dalej? Żółwik stworzył klapę i wraca zbudować drzwi. Niestety utknął w tunelu. Czy żółwik się uwolni? Czy jego przygoda się zakończy? Żółwikowi udało wydostać się z tunelu i od razu ruszył dalej. Szybko potuptał, żeby zamontować klapę do domku. Klocek stawiał opór, ale żółwik szybko go dojechał i zamontował klapę. Brawo! Zmęczony życiem żółwik usiadł na dachu swojego domku i smutno machał łapkami, patrząc w dół. Postanowił, że odda swój los przeznaczeniu i powoli przechylał się do przodu, czekając, aż ktoś go uratuje. Żółwik był smutny, że się tak stara dla swoich fanów, a oni ciągle go hejtują i piszą brzydkie komentarze. Żółwikowi już się nie chciało starać, był zmęczony i się poddał. Niestety, nikt nie przybył na ratunek żółwika. Przez chwilę jeszcze żółwik rozglądał się, czy na pewno wszyscy go porzucili. Czy żółwik został sam? Smutno osunął się z dachu swojego domku i zaczął spadać. Dla żółwika ta krótka chwila trwała wieczność. Zdążył przypomnieć sobie o bitwach, które stoczył ze ślimakiem,
o przygodach, które przeżył, o tym, jak pokonał pszczołę i że był nieustraszony i podbijał świat. Niestety tu kończy się jego przygoda, żółwik został sam. A co to za przygody w samotności, myślał żółwik. Smutno machał jeszcze łapkami, próbując cofnąć to, co zrobił. Niestety już było za późno, los żółwika został już przekreślony i nic nie dało się zrobić. Żółwik poddał się tej chwili.